Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj film o strelicji, które zniosłem z tarasu po to, żeby przemyć liście, przemyć kurz na nich. No i choć wyglądają, że się błyszczą, trochę są przykurzone, trzeba dbać o liście, bo one nie rosną tak szybko jak u bananowców. Ten liść, który już kończy swój żywot, ma 3 lata. Najstarsza, Nikolaj, jest u mnie 5 rok. Strelicje Reginy mam 4 lata. Nie pokazywałem ich w tym roku, no bo nie kwitły. Ale to, że nie kwitły, nie znaczy, że nie będą kwitły, bo pod koniec lipca lub na początku sierpnia pojawiły się pąki kwiatowe. Jeden tutaj taki większy, drugi, no i stąd wychodzi trzeci. One już w tym roku nie zdążą zakwitnąć, ale spokojnie sobie przezimują i na wiosnę pojawią się kwiatki. Strelicja Nikolaj. Te takie popękania tutaj, co widzimy, jest to proces naturalny, że tak powiem. Strelicja tak ma, taka jej uroda, że te liście pękają, to nie są uszkodzenia mechaniczne. Tutaj taka strelicja, no i najmniejsza, którą kupiłem kiedyś zimą. Wiecie jak to jest, jak zimą brakuje zieleni. Człowiek zobaczy na półce coś zielonego i od razu się gęba cieszy. No i znalazłem w Biedronce taką za 15 zł. Oczywiście to była taka malutka sadzonka. Nie wiem, miała 4 lub 5 liści małych. No i za 15 zł kupiłem, przesadziłem. U mnie jest już pełny sezon. To było tamtej zimy. No i już wygląda na całkiem fajną, sporą roślinę. No i właśnie tak kolekcja się powiększa. Tutaj jest taka większa. No i tutaj jest najciekawszy temat, bo zobaczcie, jak rosną korzenie u niej. Całą roślinę wypycha do góry, aż zniekształciło donicę. Patrzcie, jaki tutaj jest dół w donicy. Tutaj jest korzeń pewnie tam, a tutaj jest po prostu puste miejsce. Donica jest wypełniona po brzegi. Patrzcie, jaka donica jest zniekształcona. Aż tutaj takie doły się porobiły. Takie zjawisko możemy również zaobserwować u palm, szczególnie u daktylowców, gdzie ten system korzeniowy rośnie bardzo szybko. No i po prostu tą roślinę wypycha do góry. Te korzenie wypychają. Nawet nie będę mówił, że na bank, ale no na pewno tutaj już praktycznie nie ma ziemi. Jeden zwój korzeni. Te korzenie są grube i strasznie kruche, dlatego no, tych strelicy ja tutaj nie rozdzielam. Tak jak zakupiłem, tak sobie rosną, po dwie, po trzy. Tutaj jest taka pojedyncza. A dlaczego warto dbać o liście, dlaczego warto zmywać? No to wiadomo, więcej słońca, większa fotosynteza. W tej chwili już strelicje od miesiąca są nienawożone. Ja je przygotowuję do zimowania. No i teraz pytanie, kiedy je chować? Taka mniej odporna na grzyb i na mróz jest Nikolaj, ta większa. I ją sprzątnę jako pierwszą. Będę trzymał do temperatury nocą około 4 stopni na plusie. Te reginy mniejsze oczywiście są bardziej odporne. No i tak do 2-3 stopni na zewnątrz, jak temperatura będzie spadała troszeczkę niżej, oczywiście pójdą do zimowania, a zimuję je w chłodnej szklarni razem z bananami i spokojnie sobie odpoczywają do kolejnego sezonu. Oczywiście bez podlewania. Kompletnie bez podlewania. Tamta zima była długa. 6 miesięcy bez wody.
No i jak widać, roślinki są zdrowe, nic im nie jest. To tyle w dzisiejszym filmie. Ja biorę się za robienie im prysznicu. Pozdrawiam wszystkich i do kolejnego. Cześć!